Dobra, więc musimy w taki oto sposób unikać Egg Draguna i będziemy musieli atakować jego czułe punkty. Uwaga. Trzeba zawsze skakać z wyprzedzeniem. Dokładnie tak. I w taki sposób trzeba będzie go atakować. Fuck. Szybciej skacz. Ale kurde, grafika tego poziomu, w sensie otoczenie, plus soundtrack, są całkiem w porządku, powiem szczerze. Dobra, dwa razy oberwał. Fuck. Skacz. Dokładnie tak, jeszcze tutaj będziemy musieli mu damage zadać. I teraz uwaga. Burn. Okej. Znowu z wyprzedzeniem skoki. Zaraz on zrobi te znowu ścianki, z tego co pamiętam. Tak jest. Z tego co pamiętam, musimy go chyba od dołu zaatakować. Ale pewności tutaj 100% nie mam. Oj kurde. Dokładnie tak. I teraz będziemy musieli lecieć w dół. No i cała konfrontacja od zera, świetnie. Kurde, prawie bym miał walkę z nim zaliczoną. Tylko jeden shot by mi został. Tak na dobrą sprawę. A teraz wszystko od zera trzeba będzie robić. To jest najgorsze w tym wszystkim.
A jednak nie trzeba było wszystkiego od zera robić. O kurde. Dobra, rangę A mamy. To jest dobra ranga. I can't believe this. I was supposed to beat you this time. I'm sorry. I didn't get that memo. I beat you every time. No, seriously. We beat this guy every time. It's like it's our job or something. What's Eggman even doing here? I thought you said he'd been kidnapped by that big weird thing that sent us all to this place. To nie do końca żeśmy zakończyli konfrontację, ponieważ to, że żeśmy pokonali doktora Eggmana, to jeszcze o niczym nie świadczy. Przecież jeszcze został nam doktor Robotnik, który już wcześniej został rzekomo pokonany. No i teraz za pomocą wszystkich 7 szmaragdów będziemy musieli aktywować bramę do Time Eatera. No i mamy wszystkie szmaragdy, zajebiście. No i teraz każdy szmaragd będziemy musieli aktywować. Dokładnie tak. I wtedy, kiedy już aktywujemy, no to będziemy mogli sobie już odblokować bramę do ostatniego, finałowego bossa gry. No, tutaj na razie mamy jeszcze bramę zablokowaną. Dobra. Koła zębate się tutaj rozkręcają. Bardzo dobrze. Dajcie mi dostać się do góry. Dzięki. Jeszcze tylko 3 szmaragdy musimy wrzucić. Na razie mamy 4. Fuck. To jest w sumie bardzo fajny ten. Bardzo fajny motyw z odblokowaniem jakby ostatniego bossa. W sensie, bardzo mi się to podoba, żeby wiecie, że nie ma tutaj czegoś takiego, że musimy iść do jakiejś, nie wiem, specjalnej bramy lub specjalnego miejsca. Tutaj po prostu musimy za pomocą tych wszystkich 7 szmaragdów odblokować sobie bramę do ostatniego bossa i to jest właśnie fajne. Rzadko kiedy coś takiego w grach się spotyka, szczerze powiedziawszy. No dobra, tutaj mamy ostatnie koło zębate, teraz doskocz do tego, dokładnie, tak? I proszę, zrób to raz, a porządnie. Odblokuj tą ostatnią. Dokładnie. Mamy tutaj ostatniego bossa. Proszę państwa.
Okay, whatever you are. If you want to avoid an embarrassing beatdown, you better give up now. You're not in a position to demand anything, you nasty little pincushion. Eggman! But how? He had a little help. Dr. Robotnik! Nobody calls me that anymore. If you would be so kind as to explain, gentleman genius Dr. Eggman from the future. It will be my pleasure, most excellent and efficacious Dr. Eggman of the past. After my most recent setback, I stumbled upon the primordial form of this unique creation, which I discovered had amazing abilities even I have never been able to master. It could erase time and space. I then had the brilliant idea to use my discovery to undo my previous defeats. In order to perfect it, I needed the help of somebody as smart as I am. The only person that smart is me. Oh, you are too kind, my dear future self, and I was happy to help. I captured your friends, flinging them through time to bait my traps. But the more your monster tears through time, the more damage you do to the world. The world? I'm going to own the world when I'm finished with Sonic! Wow, will I really get that crazy? We'll see who's crazy after I destroy both Sonics. Forever. You mean after we destroy them? Less arguing, more destroying. Destroy me? You and what mustache? I beat you all the time by myself, and now there's two of me. Then I'll have twice as much fun defeating you. Keep moving! Move all you want, I'm still going to stomp you into a blue jelly. That was just to soften you up. Now it's time to meet your doom. Come on, Sonic! Smack him! Not you! You've got this, Sonic. You can win, Sonic. Who are they? They are insignificant. You've got the power, Sonic. Focus your spirit. We're with you guys. I believe in you, Sonic. Don't give in, Sonic. I know you can do this, Sonic. You can win, Sonic. You always do. Scramble some Eggman, supersonic style! To była jedna z dłuższych cutscenek, szczerze powiedziawszy. Time Eater, dokładnie tak. Ostatni boss. Szczerze powiedziawszy, to jedyne, co ja tu mogę powiedzieć, to, że śmieszne jest to, że nagle wszyscy się tutaj z dupy pojawili i zaczęli tak Sonika motywować do tego, żeby pokonał Eggmana i doktora Robotnika, co nie? Co jest jeszcze śmieszniejsze, to to, że w ogóle tyle razy usłyszałem to słowo Sonic w jednym zdaniu, że to jest po prostu przegięcie pały, nie? No, więc Time Eatera po prostu będziemy musieli w taki, a nie inny sposób atakować, jak sami zresztą widzicie. Nie jest to dosyć trudny, bo z tego co słyszałem jest jednym z prostszych i to jest zdecydowana wada Sonica Generations na Playaka 3, Xboxa oraz na peceta. Wersja na 3DS-a zrekompensowała, że tak powiem, tego
do dupy finałowego bossa i zrobili go troszeczkę trudniejszego, w sensie takim, że go lekko mówiąc znerfili, jakby to powiedział polski Anglik 17. Ale muzyka, która nam tutaj towarzyszy, jest również w porządku. Ogólnie podoba mi się sam level design i... jak na ostatniego bossa, to w sumie nie jest aż tak źle. Mogło być o wiele gorzej, szczerze powiedziawszy. No i musimy oczywiście unikać, nie? Tych tutaj... Dobra, znowu oberwał. Nie wiem jeszcze, ile razy będzie musi go zaatakować, wiem tylko, że... no, będzie to bardzo ciekawa konfrontacja. Ale fajne jest to, że jednak tutaj wszyscy się pojawili. I Shadow, i Silver, i każda jakby tutaj postać się pojawiła. Że jednak mamy tutaj wsparcie wśród tych przyjaciół Sonika. Wow, spowolnienie. Ale jakoś to przeżyliśmy. Więc może dobrym pomysłem będzie za chwilę przejście do podsumowania tej gierki. Bo na napisach końcowych ja się zamknę. Jedyne co dostaniecie pod sam koniec, to cutscenkę. Która w zasadzie jakby zakończy całego Sonic Generations, bo się dowiemy, co się stanie z Eggmanem oraz Robotnikiem. W ogóle śmieszna sprawa, bo w tamtej cutscence, która miała miejsce, to Robotnik nazwał się Eggmanem z przyszłości. I w sumie był troszeczkę taki zażenowany tym, że obecny Eggman z przyszłości, czyli ten nasz Eggman, nie Robotnik, śmieje się w taki szaleńczy sposób i on powiedział, że ma nadzieję, że nie będzie takim szaleńcą albo takim psycholem. Cały czas odnoszę wrażenie, że my coś źle robimy. Dobra, jednak nic źle nie robiłem. Bardzo dobrze, kurde, ostatni boss z rangu S skończony. To mi się podoba. W ogóle nie wiem, czy mogliście usłyszeć, czy na pewno usłyszeliście, ale w momencie, kiedy Super Soniki oba się pojawiły, kiedy była taka scenka, gdzie oni dostali 7 szmaragdów, to przez chwilę leciała muzyczka z Sonika 4 epizod 1 i 2 z tej nietykalności. I to są bardzo złe wspomnienia. Still warm. Time travel. I'll admit, you weren't half bad, Sonic. Half bad? Are you kidding? He was all great! He collects how many? Wow, where does somebody put all those gold rings? You know what? I don't know. I keep forgetting to ask. It was great teaming up with you. Hope you learned a few tricks that'll help you out in the future. I mean, the past. You know what I mean. Dude,
sweet! And you're only gonna get better! There's our ride! Hey, Sonic! Enjoy your future! It's gonna be great! Szkoda, że to, co Sonic powiedział, to było jedno wielkie kłamstwo, no ale okej, powiedzmy sobie szczerze, że niech tak będzie, jak Sonic powiedział. No. Więc w taki oto sposób ukończyliśmy właśnie Sonica Generations, grę, którą chciałem już od bardzo dawna pokazać na kanale pod względem Let's Play, czy nawet jeżeli chodzi o livestream, cokolwiek. Po prostu chciałem pokazać tę gierkę na kanale. Ale cóż, udało się. Przeszliśmy tę gierkę w końcu. I w ten oto sposób zakończyliśmy rok 2020. To był ostatni Let's Play z tego roku. I tutaj możemy posłuchać sobie jakby soundtracku z... który leci po kolei... No wiecie, o co chodzi w tych kredytach, bo to takie lekka ciekawostka lub lekkie nawiązanie do Sonica 1, gdzie Sonic 1 również tam puszczał soundtracki z poziomów pokroju, wiecie, Marble Zone i tak dalej. Tylko że tutaj właśnie nie mamy Marble Zone ani innych tego typu poziomów, więc dlatego mamy Sonica 2, zaraz będziemy mieli pewnie Sonica 3 i tak dalej, i tak dalej. Więc... też co mogliśmy zobaczyć w tej cutscence, to było to, że klasyczny Sonic chciał się nauczyć tego homing ataku, no ale niestety nie udało mu się. Z tego, co się orientuje, w wersji na 3DS-a się nauczył, tak, więc to trochę niweluje różnicę między dwoma Sonicami, bo w tej wersji jeszcze mamy taką różnicę, że oba Soniki się od siebie dzięki temu różnią, że jeden umie homing ataka, drugi spin dash. No ale cóż, może kiedyś zrobię wersję 3DS-a na kanał, kto wie, ja tam jeszcze tutaj nic nie obiecuję. Jak gierkę w sumie oceniam? Powiem szczerze tak, pod względem grafiki, pod względem udźwiękowienia oraz fabuły, mocne 9 na 10. Minus odejmuje to, że czasami Sonic ma jakieś takie dziwne problemy ze sobą, no i troszeczkę w modern erze słaby dobór poziomów, bo jednak, no wiecie, mogli coś jeszcze dodać w sumie. Plus co jeszcze mogę powiedzieć, bo coś chciałem powiedzieć jeszcze. W sumie zapomniałem. No, zapomniałem. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Taką mam szczerą nadzieję. Napiszcie w sekcji komentarzy wasze opinie na temat Sonica Generations odnośnie tego Let's Playa i odnośnie samej gierki, bo jestem po prostu ciekaw. Może jeszcze przed końcem tego roku nagram jakiś long play o Let's Play, który to będzie jednoodcinkowym strzałem. Ale jeżeli nie, to był Let's Play kończący rok 2020. Co jest dosyć taką śmieszną ironią losu, bo ten rok zaczęliśmy z Sonicem Forces, a kończymy z Sonicem Generations. Widzicie, rozpoczęcie roku, koniec roku. Rozumiecie, o co chodzi? Dobra, to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebook oraz na Discord, linki są pozostawiane w opisie. Zalecam wrzucić dzwoneczek, jeżeli zasubskrybujesz już kanał, by po prostu być na bieżąco z tym, co tutaj będę robił. Byście mogli po prostu dostawiać też przy okazji powiadomienia. To by było na tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć, do następnego razu.
Are you sure you saw a door over here? What? You were the one who said you saw a door over here! Well, I know it was one of us. Shut up and keep looking. What time is it? It's the exact same time as when you asked earlier, and it'll be the exact same time when you ask later. There is no time here! Let me just say that this was a brilliant plan that you came up with. Don't get too self-righteous. It'll be your plan pretty soon. I'm gonna dedicate the rest of my life to forgetting it. I heard that! Do we ever win? That depends on your definition of win. Beating Sonic? Oh, well then no. That doesn't give me much hope. Maybe I'll go back and get my teaching degree. That's not a bad idea. I've always enjoyed telling people what to do.